Cześć, z tej strony Marcin. Dzisiaj chcę powiedzieć parę słów na temat uchwytu spawalniczego do MIGMAG metody. Mam tu swój, że tak powiem, zaprzyjaźniony ze mną już od jakiegoś czasu. Moja druga spawarka w historii, w życiu, MIG-208 Alus Energia. Bardzo fajny migomacik. Nie jest on jednym z tanich migomatów, bo teraz kosztuje jakieś 1600 zł w zestawie z butą i z przyłbicą, około 1600 zł, czyli nie jest tani. Jest to chińska spawareczka, całkiem fajna, tryb synergiczny, pełny. Więcej, że tak powiem, możecie się dowiedzieć albo na stronie dystrybutorów tego sprzętu, albo z innych moich filmów, bądź też innych filmów, które są dostępne w sieci. Zobaczę, czy mam dźwięk. Ostatnio było to nie. Dobra. No i, że tak powiem, jak należy się spodziewać, do tej spawarki dołączany jest uchwyt spawalniczy, pistolet migomatowy. No, jako że spawarka chińska, nie za droga stosunkowo, bo to wiadomo, że to nie jest SEP, ani Lincoln Electric, bądź chociażby Kempi. Uchwyty są naprawdę niskiej jakości, no bo coś musi tą cenę robić. Cenę robi nie tylko same komponenty spawarki, ale też przyrządowanie do niej dołączone. I żeby to kupić naprawdę tanio, no to trzeba to tanio zrobić. I jak tanio, to zwykle nie jest dobrze. I powiem Wam tak. Podstawową wadą tego uchwytu jest stosunkowo sztywny kabel. Ale tu jeszcze dramatu nie ma. Średnica tego chwytu jest taka, że nie leży on fajnie w ręku. Ma troszeczkę mały spust, do czego się nie mogę przyzwyczaić. Zawsze tego spustu gdzieś palcem szukam. Łuska to są elementy eksploatacyjne. Także dwie rzeczy, które mi się podobają. Ten element ma małą średnicę i, że tak powiem, dłoń trzeba bardzo mocno zamknąć, żeby on pewnie leżał w dłoni. No, ta ergonomia jakaś tam jest, nie jest też tragiczna, bo, że tak powiem, jak się go złapie w ten sposób, to jest całkiem nieźle. Tylko że trzeba też mieć na uwadze, że ja będę spawał w rękawicy, więc to będzie troszeczkę inaczej. Zawsze gdzieś tam szukam tego spustu. Tutaj, że tak powiem, takie miejsce, gdzie można oprzeć palec, ale generalnie zawsze to gdzieś mi tutaj ten spust umyka. Nie wiem dlaczego, może taką mam tendencję. Także podstawową wadą tego chwytu jest dość sztywny kabel i ergonomia. Tutaj, że tak powiem, jest sztywno. Tu jest sztywno. Z drugiej strony markowy uchwyt MB15 Binzela Bicor Evo Pro, czyli najlepszy uchwyt tej firmy. I tu jest, że tak powiem, inna czasoprzestrzeń. Raz, że wykonanie, te materiały są takie fajne w dotyku, trochę większy spust, że go nie trzeba jakoś tak szczególnie szukać palcem. Średnica tego chwytu jest troszeczkę większa. On jest troszeczkę większy. Jak sobie, że tak powiem, porównacie, to już od razu na pierwszy rzut oka widać, że on jest ciutkę większy. Dlatego stwierdzam, że mi lepiej leży w ręce niż ten. No, fajki są takie same, bo to jest tak zwany MB15 uchwyt. Troszeczkę dłuższa fajka jest w tym uchwycie, więc nie wiem, jak to będzie podczas spawania tym uchwytem. Ale jest troszeczkę dłuższy. I to jest co druga rzecz. Elastyczny przewód gazowy
i cały kabel z tym, bardzo elastyczny. Ten jest mega sztywny w porównaniu z tym. I co ciekawego, to zauważyłem dopiero jak kupiłem ten uchwyt. Zobaczcie co on robi ten uchwyt, jaki on jest, to powiem, elastyczny. Z tym tak nie zrobicie, a zobaczcie co się dzieje tu. Pełna swoboda, czyli gdzieś tam, nawet jak się tam ten przewód gazowo-prądowy gdzieś tam zagnie, zablokuje, to nie pociągnie wam za sobą uchwytu, przynajmniej przez chwilę. Więc jest dramatyczna różnica. Mam, znaczy tym uchwytem jeszcze nie spawałem, spawałem uchwytem MB24 Evo Pro. No i jest rewelacyjny, świetnie leży w ręku, więc podejrzewam, że ten też będzie świetnie leżał w ręku. Jaka jest różnica? No dramatyczna, bo w cenie. Ten kosztuje prawdopodobnie 0,0 nic, ten uchwyt, no a ten kosztuje prawie 300. Dlaczego warto zainwestować w taki uchwyt? No bo w takie coś to się, jeżeli nie eksploatujecie tego codziennie, to nie jest rzecz, która się wam zużyje natychmiast. W przeciągu roku będziecie musieli kupić nowy. Nie. To jest sprzęt w zasadzie na lata. Więc moim zdaniem warto zainwestować w coś lepszego. I myślicie, że to mi teraz powiecie, że elementy eksploatacyjne do tego sprzętu są drogie, no bo samochód jest drogi. Otóż nie. To są elementy do MB15. Łączniki, jakieś tam te końcówki prądowe, łączniki, jeżeli dobrze na to nazywam, i łuski. No i to to jest generalnie tanie jak barszcz. O ile sam uchwyt jest bardzo drogi, to elementy eksploatacyjne są tanie jak barszcz. Dlatego warto mieć uchwyt dobry, dobrej marki moim zdaniem, żeby się wygodnie pracowało, a już elementy eksploatacyjne są tanie jak barszcz. Ten element i ten element. Też żeby nie było, one tak się szybko, przynajmniej przy warsztatowej robocie, takiej przydomowej, się szybko nie zużywają. Widzę, że ta łuska jest lepszej jakości niż ta. Ta jest bardzo, bardzo cienkiego materiału, już mi się przypaliła parę razy. No, ciężko wyjąć. Także te elementy są bardzo tanie w eksploatacji. Łuski też są bardzo tanie i są przede wszystkim co? To jest dla... Ten się nazywa MB15AK, żeby nie było, że jest, że tak powiem, coś skopiowane. Elementy eksploatacyjne są między tymi uchwytami kompatybilne. To jest właśnie zaletą tego standardu w cudzysłowie Binzela, że elementy kupicie sobie oryginalne, na przykład binzelowe, założycie do uchwytu chińskiego, kupicie chińskie elementy, końcówki prądowe i łuski, założycie je do tego uchwytu. Zaraz jeszcze wam to pokażę, zamienię łuski tak, tak sobie po prostu. Powinny, że tak powiem, wejść bez problemu. Ależ oczywiście już mam łuskę założoną pomiędzy chińczykiem a markowym. Tu też piękna łuska. Zobaczmy, jakie. No to tak, one są w zasadzie identyczne, mają wymiar te łuski. Tu jest logo Binzela. Tutaj jest logo chińczyka. Więc w zasadzie do przydomowych prac, gdyby nie to,
że ze spowarką Patton, którą kupiłem jakiś czas temu, właśnie dostałem w rękę Evo Pro pinzela, to w zasadzie pewnie bym go nie kupił, tego uchwytu, bo jak tak patrzyłem kiedyś na te uchwyty, o kurczę, jakie drogie, o kurczę, jaka cena. Więc mówię, a mało spawam, mało robię, więc mi to jest niepotrzebne. No oczywiście, no damy radę takim, że tak powiem, chińskim uchwytem pospawać, jakoś to działa, działa nawet całkiem fajnie, ale jak wziąłem w rękę, że tak powiem, Evo Pro Binzela, to stwierdziłem, że no warto też dokupić mniejszy rozmiar do właśnie tego pierwszego migomatu. Więc MB15 prawdopodobnie, jak mi się skończy, że tak powiem, drut w migomacie, wymienię sobie z chińskiego uchwytu na właśnie Evo Pro i zobaczymy, jak to będzie. Także mogę Wam polecić, bo jest naprawdę dramatyczna różnica. To jest właśnie to, za co lubię ten uchwyt, ten taki przegub, ten taki staw, który ma. Tutaj tego nie ma, więc, że tak powiem, raz, że no, będziecie, jak powiedzmy, jak będziecie spawać tak, że ten przewód jest jakoś tam gdzieś tam nagięty, no to będziecie to czuć, tą siłę będziecie czuć na tym, na ręku. Tutaj, że tak powiem, macie jakiś tam stopień swobody. Okej, to tyle. No i, że tak powiem, ta część też jest wykonana znacznie lepiej niż wiadomo, niż u Chińczyka. Tyle. Rewelacja. 5-metrowy chyba kupiłem, czy 4-metrowy. Oryginalnie w Migu 208 modu synergii, a dostajemy chyba 3-metrowy i to stwierdzam, że może nie jest za krótko, ale, że tak powiem, no spowarka zawsze musi być stosunkowo blisko i jak chcecie coś robić bardzo szybko, to jednak tą spowarkę trzeba czasami przesunąć, przenieść. Jak na przykład spawałem wózek przed garażem, spowarka stała w garażu, więc ten, że tak powiem, ten wysiąg, że tak powiem, tego uchwytu nie był zbyt duży, musiałem się troszeczkę gimnastykować. No tutaj już powinno być znacznie lepiej, bo jest przewód jest dłuższy, bardziej elastyczny, więc będzie fajnie. Okej, to trzymajcie się, cześć.